kontrkandydat obecnego prezydenta Katowic ma duże problemy. Dawid Durał jest podejrzany o znęcanie się psychiczne nad żoną i synem oraz naruszenie nietykalności policjantów. Niektórzy kandydaci na radnych z jego komitetu uważają, że powinien zrezygnować ze startu w wyborach. Jego żona nie komentuje całej sytuacji. Łukasz Kądziołka. Jaki naruszyłem artykuł 15? Proszę pana, ja nie będę z panem 14. dyskutował. Ja mówię teraz przy pana, pan jest w naszej dyspozycji. Proszę, by pan stał. To nagranie z interwencji policji w domu Dawida Durała, kandydata na prezydenta Katowic. Jest takie prawo, proszę pana, proszę wstać, wykonywać polecenia. Jeżeli pan nie będzie wykonywał poleceń, będzie użyta siła. Durał został zatrzymany w piątek wieczorem i trafił do aresztu, gdzie spędził 2 dni. Prokuratura przedstawiła mu 2 zarzuty. Postępowanie jest jednak na bardzo wczesnym etapie. Podejrzany Dawid D. stoi pod zarzutem znęcania się na chwilę obecną tylko i wyłącznie psychicznego nad żoną i dzieckiem, jak również pod zarzutem naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia funkcjonariuszy, którzy w dniu 29 marca bieżącego roku podjęli wobec niego interwencję w miejscu jego zamieszkania. Jeszcze 2 dni temu promował się w mediach społecznościowych i wiele komentarzy było przychylnych. Teraz ludzie piszą o nim ten, który bije żonę. Z jego żoną Dominiką udało nam się skontaktować, ale nie zgodziła się na rozmowę. Nie będę na chwilę obecną udzielać żadnych informacji mediom. Jak wskazałam w moim oświadczeniu, proszę o uszanowanie spokoju i zdrowia mojej rodziny, a zwłaszcza mojego synka. Pisze żona Dawida Durała, a w jej oświadczeniu czytamy, że doszła z mężem do porozumienia i zamierza głosować na niego w nadchodzących wyborach. Droga po zwycięstwo w wyborach dla kandydata Polski 2050 mocno się skomplikowała. Partia wycofała poparcie dla Durała, został też zawieszony w prawach członka. Poza tym stracił poparcie Ruchu Autonomii Śląska, który ma swoich kandydatów na tych samych listach. Trudno sobie wyobrazić sytuacji, że taka sytuacja nie odbije się w ogóle na wyniku wyborów. Natomiast mam nadzieję, że ona będzie miała główne konsekwencje w wyborach na prezydenta Katowic. Mam nadzieję, że nie odbije się mocno na wynikach do Rady Miasta Katowice. To, co się wydarzyło, może odbić się na wynikach wyborów. Wiedzą o tym jego koledzy. Sytuacja, która wyszła z Dawidem Durałem, no jest kłopotliwa, natomiast my mamy komitet złożony z 38 osób. Mamy 38 kandydatów na listach, którzy tak naprawdę cały czas stanowią tą alternatywę. To nie jest tak, że my nagle po takiej sytuacji znikniemy. Choć niektórzy podobno doradzali Dawidowi Durałowi, żeby zrezygnował ze startu w wyborach, on nie ma takich planów. Dlaczego miałbym się wycofywać? Pracowałem na to ciężko 5 lat. Nie ma żadnej innej alternatywy dla tego miasta niż ja. Ja się dowiedziałem o problemach w swoim małżeństwie tak na poważnie w listopadzie ubiegłego roku, czyli po pierwszej kampanii wyborczej. Sygnały, które dawała mi żona, no nigdy wcześniej nie docierały jak gdyby do mnie. Nie wiem, czym to było spowodowane. Kandydat na prezydenta raz w tygodniu musi zgłaszać się na komisariacie, ma zakaz zbliżania się i kontaktowania z żoną i dzieckiem. Nie może też z nimi mieszkać.